Kolejny odcinek Urokiego Dogiego, baby. Słuchajcie, ludziska, wracamy sobie w końcu do Spyro Reignited Trilogy, do Spyro Year of the Dragon, tej trzeciej części. Zostało nam, nie wiem, 3-4 odcinki, coś ten deseń. Słuchajcie, jak wygląda sytuacja? Ponad miesiąc nie grałem sobie na PS4, no może tylko raz sobie odpalałem. Ale przede wszystkim, co ty robisz? Czemu on to mi robi? What the hell? Ale głuptas. Przede wszystkim, oczywiście wiecie, że ja mam nowego kompa i tak dalej, ale jeszcze ani razu się nie odważyłem, że tak powiem, nagrywać na tym nowym kompie. I też te odcinki z PS4 niestety będą tylko w Full HD, nie w 1440p, ponieważ nie mam takiego wideograbera do mojej konsoli. I też znowu tutaj też zaczynamy nagrywki, gdzie ja mam ramkę do kamerki i tak dalej, i tak dalej. I w sumie na czym my skończyliśmy? Skończyliśmy na tym, że skończyliśmy tutaj praktycznie wszystko. Jeszcze tutaj jednego jaja nie zebrałem, muszę się za nie zabrać. A nie, będę wiedział, jakie to jest jajo. Będę wiedział, jakie to jest jajo. Nie, to wszystko do tej pory mamy. I tutaj też wszystko do tej pory mamy, ale co ja zrobiłem? Wymaksowałem całą jedynkę i dwójkę jednego dnia. Jeżeli chodzi o punkty umiejętności, jeżeli chodzi o wszystkie osiągnięcia, zrobiłem całą jedynkę i dwójkę. A tutaj w trójce wszystkie punkty umiejętności, które prawie wszystkie, które mogłem zrobić, to do tej pory zrobiłem. No i tak, i pod koniec całej serii pokażę wam wszystko to, co zrobiłem, to, co powinniśmy zrobić, jak wygląda wymaksowana cała trylogia. Tak więc zabierzmy się, kurczę, za nawiedzony grobowiec. Zostały nam dwa zwykłe poziomy, ponadto został nam świat Sparksa i chyba Super Bonus World, Boss i Boss w Super Bonus World. Myślę, że to jakoś na 3 odcinki, tak czy siak. Dobrze, tutaj... Ojeju, piesiu. A, kolejny śmiały poszukiwać przygód postanowił splądrować nasze katakumby. Miejmy nadzieję, że twardszy z ciebie zawodnik niż nasz poprzedni gość. Jeśli uda ci się przetrwać w katakumbach i rozwiązać moją zagadkę, otrzymasz od nas nagrodę godną twego zachodu. Dobrze, oto stary. Moja zagadka. Aha. Jestem naczyniem bez zawiasów, zamka i pokrywy. Jednak w swoim wnętrzu skrywam skarb osobliwy. Czym jestem? Serio, mam ci dać odpowiedź? Chyba nie. Nie jestem przyzwyczajony do grania w 30 FPS-ach. Odzwyczaiłem się od tego. Oj, masakra. I też nie pamiętam tego typu poziomów. Wiem, że chyba tutaj zaraz kolejny się pojawi, typek. Dlatego też powinienem... A nie, to otwiera komnatę. A, dobra. O, już chyba się kolejny pojawił, albo się komnata zamknęła. Nie, a nie, pojawił się kolejny, lol. Dziękuję. A tutaj chyba będę miał, o Jezu, pana małpkę. Jego ten. Dobra, ja idę dalej, bo ja nie chcę oberwać ponownie. Mam nadzieję, że wszystko będę tutaj zbierał. O, tych powinienem kulkami rozwalać. Właśnie tymi, którymi mnie rzucą. Elo. Dobra, ciebie na razie mam gdzieś. Cudem trafiłem. Dobra, to niech sobie wypucha i tak dalej, ale... Okej, wychodzi na to, że szybciej powinienem jednak ogniem ich tutaj zabijać. Wcześniej tutaj nic nie pominąłem? Nie. Raczej nie. O Jezu! A, oni mają te srebrne zbroje, to ja nic im nie zrobię. Wiecie, na co ja mam nadzieję? Że dodali jakieś poprawki do Spyro, bo... A tutaj jeszcze pominąłem. Aha, spoko. Bo... No, półtora miesiąca, dwa miesiące od czasu wydania gry, jakby nie było żadnych poprawek i tak dalej, to wow. Byłoby nie za fajnie. Okej, tutaj jakieś kamyczki spadają na nas. Ale na razie mam to gdzieś, bo tutaj mam zdrówko. 25 była. No oczywiście musimy zabrać 700 ponad hajsu. Czy ja tutaj mogę wpaść? A, mogę normalnie, tu jest typowa woda. Okej. A dobra, tutaj nic nie spadnie. I... Chciałem powiedzieć, że tutaj też nic nie spadnie, a jednak oberwa... Halo, skąd ty do mnie rzucasz? Ej, wait, co? To gdzie ja mam teraz się udać? Przepraszam bardzo, może tutaj? A nie, zaraz. Tu miałem otwarcie. Ej, czy przypadkiem tych nie powinienem też tak rozwalić?
tych ich grobowców tą kulką śmieszną. Też chcę się upewnić. Też wolałbym się upewnić i mieć taką 100% pewność. Dlatego też rzuć mi to jeszcze raz. Oberwę, wiem. No! Niefajnie. Dobra, na razie pominę was po prostu, bo chcę mieć Sparksa. Niech to się otworzy. I biegniemy. O mój Boże. O mój Boże. Daj kulkę. Rzucaj. A, to się... O Jezu, to się rozwala. Mhm. Czyli tak naprawdę teraz muszę się wrócić. Tak, bo to daje hajs. Ojejku. Czyli w sumie źle, że zabijałem tamtych typków na samym starcie. Daj jeszcze tak z dwie kuleczki. Dobry kolega. I teraz znowu na sam start. Tylko taki start. O kurczę. Dobra, ciebie ominę, bo... Bo nie chcę obrywać. Uff. Dycha kolejna. Dobra, i na razie to chyba tyle, co mogłem zrobić. A nie, to przecież był jeden grobowiec, nie więcej. Mhm. Czyli tutaj jest... Spoko. Tu jest wyczyszczone. I to mi się podoba. O Jezu, tak się odzwyczaiłem od tego Spyro, że... Nie wiem, ile potrwa ten odcinek, lub inaczej. Coś zaczynam wątpić, że zrobię więcej niż jedną planszę dzisiaj. Tylko ta będzie plansza. Ale jak na zakończenie serii, to w sumie dobra pomysł. I jeszcze jedno. Mhm. Ops. I teraz mamy spokój. Tak mi się wydaje, chociaż ja tego knypka jeszcze i tak bym zostawił na później. Sparksa by się tutaj przydało. Ops. Dawaj hajs. Dawaj. O, dobrze. Dobry Sparksiu. Brr. Ops. Ale kolejny Sparks, miło. Ops. No dobra, w sumie mogę już cię zabić, bo ty tam mi strzeżesz tryżurów. Ciebie inaczej nie mogę. No to przykro mi. Hoho. Pik. No i trzy dychy, to jest piękność. Jak tam stan konta? 357 już. Ja tyle tylko połaziłem i już naprawdę aż tyle? Wow. To był przycisk. Ops. I biegniemy. Dobra, o Jezu, te kamienie spadające znowu. O, nie podoba mi się to. Bo one mają dziwny zasięg. Uff. Jak mam to zebrać? Nie wiem, co ja mam robić. A tu się po prostu o tak pojawia. Fajnie. To jest bezpiecznie. Tu też. No i tutaj jeszcze trochę hajsu. Okej. Okay. Tu nigdy nie spada. I jesteśmy bezpieczni. Uff. Już się cykałem. Okej, okay, panowie z grobowców znowu powstają. Te. Ale Spark, zbieraj. Błagam. Dobra, mogę cię przytachnąć. Ale potrzebuję pana z kulką. Dawaj, rzucaj. Pyk. Dobra, ciebie na razie mam gdzieś. Och, w sumie mogę ciebie zabić, bo tam pan był. Tam była jakaś drabinka na górę. Czy tylko do niego, czy do czegoś jeszcze? Jajo! Ej, pierwsze jajo dzisiaj. O. Najlepszy sposób. Ale to te dwa chrabąszcze, to easy. Tutaj już nic więcej. Pierwsze jajo dzisiaj. Fenomenalnie. Krystyna. Krystynka, cześć. Jakie bobo. Ile już mamy? 132. Okej. Okay. Nie jest to głupi wynik. I tutaj gdzieś na początku był chyba... Nie. Gdzie tutaj dalej jest kolejny przycisk? Gdzieś tutaj? Nie. Czy przypadkiem dwa się naraz nie otworzą, jeżeli tamto odpalę?
A nie, to jest przycisk od tego. Dobra, przecież tutaj nie było drzwi XD. No i się udało. No i się zamknęło. Zbieranina znowu. Uff. Okej, tu jest spokój. Tylko tutaj ty mi wadzisz. Do czego ty mi się możesz przydać? W sumie do niczego aż tak. Ale jeszcze cię zostawię, stary. Chociaż... Czy tutaj coś koło ciebie jest? Nie. Dawaj. Jak ja cię tym nie trafiłem? Dziwne. Dobra, niech się... Aha, dobra, już się zamknęło. Ojoj. Czy ty mi rzucisz coś? Daj. Mhm. Sarkofanatyk. Czy ja rozwaliłem wszystkie sarkofagi i dostałem za to brązowe osiągnięcie? No to miło. Nawet nie pamiętam tych wszystkich osiągnięć tak na pamięć typowo. Wiecie co? Na razie ja mam ich gdzieś. Ja wolę sobie pójść tak po kolei. Tutaj ile mam już hajsu? 626, ej, prawie cały hajs, już pewnie reszta to będą takie głupie minigierki. Zaraz zacznie się pierwsza runda corocznego turnieju poduszkowców Demolki. Jest jeszcze jedno miejsce, ale żeby się zakwalifikować, będziesz musiał rozwiązać zagadkę. Okej. Oto i ona. Jeśli jeden smok składa jedno jajo na 12 lat, to jak długo by trwało złożenie 100 jaj przez 100 smoków? 100 jaj przez 100 smoków? O, bardzo mi przykro. Dobra, ciul, jeszcze raz. Zaraz, za... A oto i o... No to po kolei. Naprawdę im... I tyle. W ogóle się nie przejąłem tym zadaniem. By strzelić na wprost, by strzelić lobem i uniki. Okej, czyli to jest gra... Gra taka. Tylko co ja mam tutaj zrobić? Ja mam tamtych bić. Typków. Aha. Ej no. Co? Przepraszam bardzo, co? Nie gadajcie, że ja straciłem jeszcze na tym życie. Nie gadajcie, że jeszcze na tym życie straciłem. Przecież tutaj nie da się jakoś szybko obracać. Okej. Okay. Tak, straciłem życie. Dobra, 12, tak. By strzelić lobem? Ale przecież nie da się tutaj tak... Tam go widzę chyba. Noż. No i patrzcie. Ej, udało się. Proszę, proszę, ależ to była zaciekła bitwa. Proszę, oto nagroda za wygranie pierwszej rundy. Dankę, dawaj mi to. MJ, daj mi to. Ładnie, 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 o to mi chodziło. Możesz teraz przejść do rundy mistrzowskiej. Ho? Daję, daję czadu. Boję się, że Sparksa będę... No właśnie, Sparksa mam niepełnego. O mój Boże. Jak mam to unikać? Chociaż może będę już miał jakiś sposób na nich. Tu jest jeden. Okej, chyba już mam jakiś sposób na nich. Kurczę. Ale oberwałem. Ojejku, to będzie trudne. Oj, to będzie jednak trudne. To jest chyba jedna z tych minigierek, których też jakoś szczerze nie lubię. Kurczę. Ale dobra, i tak startowałem z dwoma żyćkami na nich. Dobra, jeszcze raz. A się poukrywali. Ej, no ja nie ogarniam sterowania. Bo tak to ja się obracam, jeżeli jestem w miejscu.
Ten się zaraz wysunie. Ale jakim prawem ty strzelasz o tak? Jakim on prawem strzelał o tak? Dobra, w sumie wyszło i po mojemu. A takie coś mi nie pomoże. Okej, jest 7, błagam. Tu będzie jeszcze kolejny. Ja chcę chrabąszcza. Ja się ukrywa, cwaniak. Okej, chrabąszcz. Dawaj motylka, Sparks, błagam. Dawaj mi tego motylka, dobra. I też nie chcę wypaść. I tam jest ta dwójka. Wydaje mi się, że już może być ok. Tamten się nie ukrywa za niczym. Ej, serio? To elo. Czyli jednak to było proste, ale musiałem klawiszologię ogarnąć. Fajnie. Jesteś pierwszym smokiem od ponad 1000 lat, który wygrał turniej. Z dumą wręczam ci tegoroczną główną nagrodę. Jajo. TJ, MJ i TJ. No, ładnie. Dziękuję za trzecie jajo tutaj. Okej, czyli tak naprawdę zostały nam jajkowe rzeczy w tej planszy. No bo patrzcie, ile mamy tiaksów. Prawie wszystko zebraliśmy tutaj. To jest mega. Dobra, ciebie już mogę na spokojnie atakować, ponieważ wszystkie sarkofagi mam załatwione. Więc już na spokojnie wszystko. Ale jeszcze na bank będzie no, trochę tych minigierek. Rozwiąż zagadkę świątyni. Ulala. No trochę będzie jeszcze. O właśnie, o ten pan. No dobra, widzę, pogadajmy. Że przeszedłeś próbę w naszych katakumbach. Zobaczmy, czy twój umysł... Jestem naczyniem bez zawiasów. Czym jestem? Skrzynia skarbów. Jemry posiasty. Przykro mi, Serio? Jestem... I tak naprawdę możemy... Słyszałeś to już wcześniej? Nie sądziłem, że ci się uda. Można to ale bez... dobrze, umowa to umowa. Bez spiny robić, ile możesz się razy chce. Możesz otrzymać smocze jajo, którego strzegłem przed czarownicą. Okej, czyli źle odpowiesz, to elo, jeszcze raz ze mną pogadaj i tyle. To dobra, czekałem to jeszcze 2 jaja. 7000 lat, aż ktoś rozwiąże tę zagadkę. Wreszcie mogę się udać na wybrzeże Muszel i pogrzebać parę kości. No i bardzo dobrze. To naraz, stary. Zostało nam bardzo mało diaksów. Małpkę na koniec zostawiamy. Sorry. I tak, tu idziemy. Dobra, teraz ślisk. Co? Jak to miałem zgłosić ten zakręt? Przepraszam bardzo. Jak miałem zgłosić ten zakręt? Jak miałem zgłosić ten zakręt? Ja chcę to wiedzieć. Ja chcę to wiedzieć. Brakuje nam tylko 17, ale no halo. Wait. Co? Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, bo ja nie wiem, jak to zrobić. Ojojoj. Dobra, ostatnia próba. Jeżeli nie wyjdzie, to nagram dla was tą, która mi wyszła. Bo to jest masakra trochę. Czy ja powinienem o tak robić, żeby kupić sobie prędkość? W sumie coś w tym jest. Ej, to nie jest głupie, to jest bardzo mądre, lol. Lol. I zdobyłem wszystko. I Malcolma, i mam wszystkie diaksy. Aha, dobra, czyli to nie było takie głupie. To mnie pewnie zsunie, no to muszę tędy przejść. I został pan Małpek. Agent 7 do zrobienia.
Tylko gdzie ty byłeś? O Jezu, muszę tak przechodzić planszę dookoła, czyli to jest strasznie taka... Tak, to jest tego typu plansza. Zjedz Sparks, nawet jak masz go złotego. To super. Ale dobra, ile nam? Dwa jaja? Nie, jedno jajo zostało do zdobycia. Okej, okay, czyli małpka tutaj będzie miała coś do zrobienia. Jeden z tych czapka rzucił na mnie klątwę tylko dlatego, że go parę razy strzeliłem w zad. Powiedział, że zamienił mój ogon w węża. Czy naprawdę wygląda jak wąż? Właściwie to faktycznie sprawia dziwne wrażenie. O, panie, ten pies za to zapłaci! Thinking, tak. Czyli tutaj coś będzie, już nie pamiętam co jest do zrobienia. O Jezu, nie chciałem tego. Oj, co, o czym ja wyszedłem? No, dobra, ale już nie chcę tego. Dobra, stary. Diaksów nie muszę szukać. Za tymi drzwiami czeka 5 zabójczych prób króla Rovera. Nikt nie przeżył wszystkich 5. Prawdę mówiąc, są one tak niebezpieczne, że nie mogę cię przepuścić, dopóki nie rozwiążesz mojej zagadki. Oto zagadka. Zawsze... Dobra, byle co. Przepraszam. Okej. W ogóle jak tam klawiszologia? Tutaj nic. Oprócz takiego chodzenia na bok, ale to i tak mogę to robić. A tym się obracam. Dobra. Tylko jest to tak głupio zrobione. Okej. Okay. Zagadki są głupie, nie lubię czasem. Jeszcze raz. Mój małpy kolego. Oto czyli ostatni, super. Śladem stopy. Dobra. Czy tutaj serio będzie walka? O, czemu mnie na środek bierze, co? Ej, elo. Easy. Easy? Wydaje mi się, że easy. Znowu mnie na środek weźmie? Znowu. Nie, to jest serio easy. Jeszcze w tych szklankach. Znaczy w wazonach, no. Dobra, elo. Ej, to jest łatwe. O nie, dobra, to już nie będzie takie łatwe. Dobra, jednak to będzie łatwe. Bo to się odbija wszędzie i tak dalej. I serio, to znowu to wszystko? Dobra, to jest mega minigierka. Dobrze, taka prosta. Czyli po prostu takie rozwalanie wszystkiego. No dobra, może nie aż tak fajnie. Jeszcze nawet tutaj to dostajemy, super. A wy mnie tutaj gonicie od tyłu? Okej, wazon został. Elo. I chyba ostatnie. Ta. O, ktoś to rzuca. Ale co to jest trudnego? Naprawdę to nie jest trudne. Znaczy trochę nie ogarniam czasem klawiszologii. A ciebie jak mam? A dobra, w taki sposób, okej. Okej, wszystko jasne. To już jest końcówka was, dobra. Rzucaj. A ty co? Jeszcze raz poproszę. Elo. Jeszcze jedna. Ja też musiałem oberwać, no. Ale tutaj mamy tego pana. Też niby... O, dobra. Roxy! O! No i mamy Roxy. Złapaliśmy Roxy. Taką grubaskę, kurczę. 137 poziom ukończony. Możemy opuścić poziom. I elo, i idziemy sobie stąd. Dobrze, słuchajcie ludziska, to co nam zostało w tej grze? Kurczę, fajny poziom był, ale już też czasowo. 25 minut odcinek trwa, czyli
Strasznie szybko mi tutaj czas zleciał, szczerze powiedziawszy, ale to będzie na tyle ludziska. Dajcie znać, jak wam się już powoli podoba koniec serii, czy oglądaliście całość. I też możecie już zacząć proponować jakąś serię dla mnie solo za Spyro. Bo już za niedługo będziemy to wszystko tutaj odbija mi się kończyć, więc zostało nam Dinomine, czyli jaskinia dinozaurów, chyba to tak się nazywa. Boss główny, o tam się znajduje, Speedway, świat ze Sparksa i Super Bonus Round World. I to będzie tyle, trzymajcie się, hej hej!